Cześć, Daniel Ortega z tej strony, witam w pierwszej recenzji książki, jaką zrobimy na tym kanale, więc mam moją kawę gotową tutaj schowaną, mam moją książkę, mam moje notatki, a dzisiaj bierzemy na warsztat książkę Dale'a Carnegie, czyli jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Zaczynamy. Jako, że jest to nasza pierwsza recenzja, przedstawię Wam pytania, które będę odpowiadał praktycznie w każdym filmiku z recenzją jakiejś książki. Jest ich 5. Gdzie i kiedy usłyszałem o tej książce, co myślę o autorze i o samej książce, ponieważ czasami autor może mi być bardziej bliski, nie w tym kontekście, że go znam osobiście, ale że po prostu troszeczkę bardziej zagłębiłem się w to, kim jest autor, lub sięgałem po inne materiały, a nie tylko po tą książkę, więc czasami po prostu powiem jedno słowo, że usłyszałem o nim tylko w tej książce, a czasami powiem coś więcej, jak na przykład w przypadku książki, którą też będę robił recenzję, Jordana Petersona, czyli 20 życiowych zasad, na którą też pewnie niektórzy z Was czekają. Następne pytanie to jest, o czym jest ogólnie ta książka? Następnie przejdziemy do moich ulubionych fragmentów, czyli tutaj już podam parę cytatów, poczytam parę fragmentów z tej książki, żebyście troszeczkę głębiej mogli wejść w tą książkę i ewentualnie się zachęcić do kupna lub wypożyczenia tej książki. No i ostatecznie, co z tej książki wyciągnąłem, chociaż na pewno w poprzednich pytaniach, no na pewno coś tam wspomnę, że od razu to wpłynęło na moje życie i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy i gdzie usłyszałem o tej książce? Powiem Wam szczerze, że od samego początku mojej edukacji finansowej i wszelkiego rodzaju edukacji z przedsiębiorstwem, jak rozwinąć mój biznes, jak pozyskać klientów, usłyszałem właśnie od tej książce. Już wiele razy Wam wspominałem o moich mentorach, jak Bader Skullion, jak Patrick Bedeyle z kanału Valuetainment. Każdy z nich wspominał właśnie o książce Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Po angielsku to jest How to Win Friends and Influence People. Osoba, którą też śledzę, Ty Lopez. Niektórzy z Was mogą się wkurzać z jego reklam, ponieważ często wychodzą przed Wasz filmik lub przed filmik, który chcecie obejrzeć. On też wspominał o tej książce, więc wiele razy ta książka została mi polecona właśnie przez te autorytety, które ja śledzę. No i prawdę mówiąc, całkiem niedawno zdecydowałem się na kupno tej książki, ponieważ no byłem akurat w trakcie zamawiania paru tytułów i zauważyłem to w proponowanych, więc stwierdziłem, że zamówię tą książkę razem z audiobookiem, aby ewentualnie przyspieszyć proces czytania, o którym już powiedziałem w filmiku, jak przeczytać książkę w tydzień. Tutaj macie ten filmik, albo tutaj macie ten filmik, który możecie sobie obejrzeć. Tam daję Wam wskazówki, jak możecie oczywiście szybciej książkę przeczytać, czyli mniej więcej w tydzień. Przechodząc do pytania drugiego, co myślę o samym autorze? Niestety tutaj nie mam nic wielkiego do powiedzenia. Dale Carnegie, ta nazwa lub te imię i nazwisko pojawiało się od czasu do czasu w ustach, że tak powiem, osób, które akurat śledziłem, tak jak już wspominałem, Ty Lopez, Patrick Bedeyle, Bader Skullion i tak dalej, i tak dalej. Wspominali go i polecali tą książkę, jednak jeżeli chodzi o większy wpływ na moje życie, ta książka to akurat był mój pierwszy kontakt. I nie żałuję tego w żadnym stopniu, oczywiście będę sięgał po następne książki, po następne materiały, po następne tytuły właśnie tego autora. Swoją drogą chciałbym wspomnieć, że jeszcze na dole w opisie macie link do bloga, tam napisałem krótką recenzję plus mała historia, kim jest autor, ponieważ też tam uwzględniłem takie małe smaczki i ciekawostki, żebyście mogli się troszeczkę więcej dowiedzieć na temat tej książki. Tam oczywiście będzie takie małe rozwinięcie tego, czego nie było akurat w tym filmiku. Nie wiem, czy niektórzy z Was zauważyli, że troszeczkę inaczej mówię w tych filmikach teraz. Przejdziemy teraz do trzeciej i chyba jednej z najważniejszych części tego filmiku, czyli o czym jest ta książka. Sam tytuł mówi sam za siebie. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Książka głównie opiera się na relacjach międzyludzkich. Jak możemy kontaktować się z innymi osobami w bardziej efektywny sposób. I tutaj chciałbym postawić jakby wykrzyknik na efektywny, ponieważ kontaktować się z inną osobą, komunikować się z inną osobą, to jest lepsze słowo, możemy się na wiele sposobów, możemy to robić na wiele sposobów, możemy to robić na mniej lub bardziej efektywne sposoby, oczywiście zależy od charakteru danej osoby. I tutaj ta książka też zwraca uwagę na poszczególne charaktery różnych osób w różnych sytuacjach, od przedsiębiorcy, który ma wielką korporację, z którym chcemy się skontaktować lub chcemy nawiązać jakiś biznes, po samą osobę, która pracuje w banku i której po prostu możemy sprawić troszeczkę
nie wiem, 5 minut szczęścia mówiąc: dzień dobry, ładnie pani wygląda, dziękuję bardzo za miłą obsługę. Tym właśnie sposobem możemy sprawić, że dzień tej osoby będzie o wiele, wiele lepszy. Teraz wam przeczytam coś, co jest na tyle książki i też polecam wam czytać przód i tył książki dosyć dokładnie, ponieważ z tyłu książki często są zawarte pewne mądrości, które są zawarte na 58 stronie książki, którą możesz przeoczyć, a tak naprawdę od razu możesz to wyhaczyć i zwrócić na to uwagę później. Tak czy inaczej, zawarte w niej reguły to nie tylko teoria, one działają magicznie. Wiadomo, magicznie w metaforycznym sensie. Wierz w to lub nie, ich stosowanie całkowicie odmienia życie wielu ludzi. I tutaj chciałbym się z tym zgodzić, ponieważ zawarte reguły w tej książce, zawarte wskazówki w tej książce, to nie tylko teoria, typu zrób A i B, a wyjdzie C, ponieważ przytaczają tutaj różne historie, różne przypadki, które faktycznie są autentyczne. I oczywiście nikt z nas nie wie, czy te historie są prawdziwe, musimy wziąć za słowo autora, że akurat te wszystkie historie w tej książce są prawdziwe. Może niektóre tam zostały nadpowiedziane, nie wiadomo, nieważne, to jest naprawdę nieważne, ponieważ te historie są idealnym przykładem tego, jak te praktyczne wskazówki wpływają na kontakt z innymi osobami. No i chciałbym jeszcze to powtórzyć, wierz to lub nie, ich stosowanie całkowicie odmieni życie wielu ludzi. Prawda jest taka, że zacząłem tą książkę razem z audiobookiem, ponieważ czytałem inną książkę aktualnie, no i nie chciałem chwytać za następną i po prostu zamieniać sobie, więc jedną po prostu słuchałem, tą akurat słuchałem, ale później od razu ją chwyciłem, zacząłem czytać razem z audiobookiem. I od samego początku, od pierwszych minut słuchania i później czytania tej książki, już zacząłem zauważać pewne błędy w moim zachowaniu, w moim traktowaniu poszczególnych osób. Mimo że ja staram się być miłą osobą, kulturalną osobą, staram się rozumieć punkt widzenia innej osoby, jednak czasami w niektórych sytuacjach, nie powiem wam dokładnie w jakich sytuacjach, ponieważ zachowam to sam dla siebie, to jest moje własne ciche upokorzenie, ale w niektórych sytuacjach faktycznie nie zachowałem się tak, jak mógłbym się zachować, aby polepszyć kontakt z tą osobą lub aby jakby konkluzja czy finał naszej interakcji był kompletnie inny, oczywiście na korzyść moją, jak i korzyść tej osoby. Więc faktycznie od samego początku ta książka zaczęła zmieniać moje podejście, a jak widzicie, ja nie jestem chamską osobą, więc wyobraźcie sobie, jeżeli chamska osoba, naprawdę chamska osoba, która jest z natury chamska i jest z tego jeszcze dumna, ja jestem z natury wyrodota, nie, to nie jest powód do dumy, ale zacznie czytać tą książkę i faktycznie krytycznym okiem patrzeć na swoje zachowanie, powinna wyciągnąć naprawdę złoto i diamenty z tej czytanki. Dobra, mogę gadać, ale teraz przejdźmy do krótkich fragmentów tego, co jest zawarte w tej książce i na co ja zwróciłem uwagę. I co jest fajne, że ta książka jest podzielona na pewne części. Część pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. Na przykład część druga, 6 sposobów, które sprawiają, że ludzie będą Cię lubić. Już od razu jesteś zainteresowany, ponieważ no chcesz, aby ludzie Cię lubili. Każdy z nas podświadomie, mimo że jest to tak naprawdę niemożliwe i też powinniśmy się nauczyć jakby tej obojętności wobec tego, że niektórzy Cię nie lubią, ponieważ nie każdy będzie Cię lubić, nie każdy mnie lubi. Mimo że jestem człowiekiem i chciałbym być lubiany, to nie każdy będzie mnie lubić. Ale oczywiście w tej części jest zawarte wiele wskazówek, jak postępować, aby więcej osób nas lubiło. Dodatkowo są zawarte pewne lekcje. Lekcja numer 1 przykładowo. Uśmiechaj się. To jest coś, o czym wielu zapomina. Uśmiechaj się i mów głośno dzień dobry. To jest coś, o czym wielu zapomina. Na przykład wchodząc po prostu zwyczajnie do sklepu. Dzień dobry. Uśmiechając się do ekspedientki. Tak czy inaczej mamy też takie rady w pigułce, czyli podsumowanie danego fragmentu lub części książki. Tutaj mamy podstawowe zasady w kontaktach z ludźmi. Zasada pierwsza. Nie krytykuj, nie potępiaj i nie pouczaj. To jest coś, o czym wielu z nas zapomina. Ja bardzo często o tym zapominałem i najprawdopodobniej Ty też, ponieważ na pewno jesteś w pewnym sensie ekspertem lub wiesz więcej w danej dziedzinie od pewnej osoby, z którą rozmawiasz. Dam Wam taki przykład, dosyć absurdalny przykład, ale realny przykład. Mamy osobę, która wierzy, że Ziemia jest płaska, tak zwany płaskoziemca i ma ku temu swoje, nie powiem dobre, ale swoje powody. Ja osobiście uważam, że Ziemia nie jest płaska. I teraz, wiadomo, jest to fakt, że Ziemia nie jest płaska. Ale pierwsza rzecz, jaką robimy bardzo często, jest patrzymy na tą osobę z góry. Jaki to jest głupek,
wierzę, że Ziemia jest płaska i co jeszcze? Jesteś jeszcze, nie wiem, antyszczepionkowcem, jeszcze, nie wiem, iluminatem. Wierzysz w wszystkie teorie konspiracyjne i od razu zaczynamy go krytykować. Fakt jest taki, że krytyka, mimo że może poskutkować, ponieważ czasami uświadomienie komuś, że jego pomysł lub jego zdanie jest absurdalne, może skutkować, bardzo często nie skutkuje, zwłaszcza jeżeli dana osoba była atakowana z każdej praktycznie strony i czuje, że w tej grupie płaskoziemców czuje się docenianym lub czuje się jakby... No czuję, że jest w wspólnocie, ponieważ tak często jest. Więc podejście, prawidłowe podejście, to jest po prostu zrozumienie punktu widzenia tej osoby. Dlaczego tak uważasz, co uważasz, że nie jest prawdą i tak dalej. Po prostu podjęcie pewnej rozmowy. Nie patrzenie na tej osoby z góry, tylko zejście do poziomu tej osoby lub podniesienie tej osoby do naszego poziomu, dając mu pewną edukację i wtedy dać mu okazję na zdecydowanie, czy to jest prawda, czy nie. Może przeprowadzić z nim parę eksperymentów, może pokazać mu parę eksperymentów. Różne są sytuacje, ale naprawdę krytykowanie tej osoby to nie jest dobry sposób, nie jest najlepszym sposobem, aby przekonać tą osobę, że akurat w tym przypadku, no niestety nie ma racji. Jedziemy dalej, zasada druga, szczerze i uczciwie wyrażaj uznanie, co jest oczywiście prawdą, jeżeli faktycznie uważasz, że ktoś zrobił dobrą robotę, powiedz mu to szczerze, zrobiłeś dobrą robotę, a nie unikaj tego, jak to bardzo często robią pracodawcy, czyli pracownik robił dobrą robotę i po prostu nic nie mówi, ale jak zrobi złą robotę, to oczywiście musi dostać, że tak powiem, zjebę. Zasada trzecia, wzbudź w innych szczere chęci. Oczywiście wiadomo, o co chodzi, przechodzimy do dalszych fragmentów. Mamy tutaj następną zasadę, zasadę numer 3, którą możemy znaleźć na stronie 120. Pamiętaj, że własne nazwisko to dla człowieka najsłodsze i najważniejsze spośród wszystkich słów świata. Co mam tutaj na myśli? Zaimponujesz każdej osobie, której pamiętasz imię, a nawet nazwisko. Ponieważ bardzo często jest taki, ja mam ten sam problem i oczywiście nad tym pracuję. Kiedy się przedstawiam, mam 3 osoby, się przedstawiam, cześć, jestem Daniel. Daniel jestem. Nie słucham w ogóle, co ta osoba do mnie mówi. Nie. Najbardziej mnie obchodzi to, jak mam na imię i chcę usłyszeć moje imię, a nie słucham w ogóle, jak ta osoba ma na imię. Później mam problem z zapamiętaniem tego, jak ta osoba ma na imię. I słuchajcie, faceci lub kobiety, oczywiście też. To jest problem, kiedy się witamy z daną kobietą albo kobietami i nie pamiętamy, jak się nazywa lub ma na imię dziewczyna, która nam się podoba. Więc pamiętajcie, skupiajcie się bardziej na tym, jak ta osoba ma na imię, a nie na tym, jak wy macie na imię. Ponieważ, hej, bardzo często jest tak, że jak ty miałeś na imię jeszcze raz, bo nie pamiętam. I tutaj jest ten taki niezręczny moment, zwłaszcza jeżeli ta osoba pamięta twoje imię. Dobra, słuchajcie, dochodzimy do końca tej recenzji. Oczywiście został jeszcze punkt 5, czyli co myślę o tej książce i co z niej wyciągnąłem. Oczywiście polecam każdemu, zwłaszcza tym hejterom internetowym przykładowo, czy zwłaszcza każdej osobie, która ma ten taki ciężki charakter, taka wredota. Nie ma być z czego dumny. Pamiętajcie, nie, to nie jest powód do dumy. Książka Dale'a Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, sprzedana ponad 13 milionów egzemplarzy sprzedanych, więc no to mówi samo za siebie. Punkty, które tutaj przeczytałem, każdy z nich wpłynął na mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno, zwłaszcza to o kłótni, że nie da się po prostu wygrać kłótni i taka jest prawda. No i ten fragment o niepatrzeniu na każdego z góry, a raczej na osobę, która no niekoniecznie wie, o czym mówi. Więc dałem wam przykład z płaskoziemcą. Jeżeli mamy osobę, która wierzy, że na przykład w coś absurdalnego, naszym zdaniem nie jest najlepszym sposobem patrzenie na tę osobę z góry i krytykowanie jej z góry. Uspokoić się troszeczkę, porozmawiać z tą osobą, zadać tonę pytań, podnieść poziom, że tak powiem, tej osoby, poziom informacji i wiedzy tej osoby. Według mnie to jest o wiele lepsze rozwiązanie, ale oczywiście więcej rzeczy macie w tej książce. Zachęcam was, żebyście weszli na bloga. Oczywiście link do tej książki też możecie znaleźć w opisie. To wszystko z mojej strony. Napiszcie mi w komentarzach, jak wam się podobała ta recenzja, co byście ulepszyli, co byście chcieli więcej w tej recenzji, czy czas wam się podoba, czy jest za długo, czy jest za krótko i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wyraźcie swoją opinię, jako że jest to pierwsza recenzja na tym kanale. Już się wygadałem. Pamiętajcie, Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Żałuję, że tej książki nie kupiłem wcześniej. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia.